okazji Dnia Dziecka, który w sumie już był, ale ja z Julkiem się nie widziałem. No nie. W dniu dzisiejszym będę kupował mojemu młodszemu bratu wszystko, jeżeli wygra w grę. Jaką grę? Grę planszową, grę komputerową, jaką? Będziesz się, Julku, grał na telefonie i komputerze w 6 różnych gier i w każdej grze będziesz zdobył w pewnym sensie punkty, które będą pieniędzmi. Okej. To wytłumaczę ci w trakcie filmu. Ale fajnie. Tak? Fajny film będzie? No, fajny, lubię grać. Wam za to chyba nie powinienem tłumaczyć, że warto subskrybować ten kanał, żeby żaden kontent was nie omijał, aczkolwiek 50% z was dalej tego czerwonego przycisku tam na dole nie zmieniło na szary. Dlatego wypada o tym wspomnieć, sprawdź koniecznie, czy subskrybujesz kanał i zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej filmów z Julkiem. Czyli ze mną, jeśli ktoś by nie wiedział. Przenosimy się przed komputer. Uruchamiam Fortnite. Ten co se włącza już? Tak, grą numer 1 jest Fortnite, grasz normalną grę, no. Jeden frag. To jest 50 zł. Uuu. Możesz sobie wybrać, czy chcesz grać w trybie bez budowania, czy z budowaniem. Tutaj już jest dowolność. To jest twoja decyzja. Weź mi włącz bez budowania, bo... No, a to jest zero budowania, no dobra, sola. Zmienię sobie skina, mogę? Tak, dziękuję. Możesz. Okej, okay, jestem gotowy. Gram w tryb bez budowania z krzakiem ze skrzydłami. Okej. Okay. Słuchawki by ci się przydały, co? Po co? No, żebyś słyszał przeciwników. A no tak. Słabą lot nie wybrałem. No właśnie widzę, bo... Bo zasłania ekran. Tak. Jest muzyka pełna napięcia, chyba jakieś złe NPC-ty. Możliwe. Jak coś NPC się nie liczy jako frak, nie? No, no, no. Tylko prawdziwy gracz. Tam ktoś był. O kurczę, bez kitu. O nie, o nie, o nie, o nie, gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie, gdzie, po gdzie? Po lewej stronie miałeś gościa. Po lewej, lewa, tu jest gdzieś. Lewa. A jeśli umrzę bez żadnego fraga, to nie dostaję nic, tak? No dam ci drugą szansę. Dobra. Jezu, ktoś... Kto to? Dobrze! 5 dyszek pierwsze jest! O, moja ulubiona broń. Czy statua fundamenta została jakoś rozwalona? A to ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, co tam było w ogóle. Tam było taki... ten wiesz, ta łysa pała. Tak stała taka wieś. No ten The Rock. A ten The Rock. The Rock, tak? Ten aktor. Tak, The Rock, tylko że z taką maską. A czemu ty go tak brzydko nazwałeś? No bo jest łysy. Nie można tak mówić, Julian. Ale ja tak nazywam go z kolegami. W tym czołgu nikogo nie ma? Możesz go wziąć. No właśnie chcę. Zobacz, jakiego to ma boosta, jak to szybko jeździ. Ty, no i teraz łatwo. O, tam ktoś biegnie, zobacz. I to jeszcze ci namierza go? No. Kurczę. Przejedź go. Próbuję. Dobry jest. Masz... Boże, bo on ci wskoczy do środka. Wskoczył. Uciekaj. Trolka! Strzelaj do niego. Odwróć się i strzelaj do niego. Albo tak można. Ty, tam jesteś... No niestety. Miejsce numer 10, 50 zł. Nie jest tak źle. Nie jest źle. Do jakiego sklepu idziemy wydać te 50 zł? Hmm. Pamiętaj, że jak wykorzystasz teraz sklep, to potem już drugi raz go nie będziesz mógł wykorzystać. Okej. Okay. Dobra, niech będzie smyk. Smyk? Smyk. To idziemy do smyka. Czego szukasz? Lego Minecraft. Może być ciężko za 5 dych. Jest. Takie malutkie jest za 50, no? Za 50? To nawet nie za ten, za 100 jest już. Podrożało, te zestawy były po 80 zł. Serio? Tak, poszło no w górę. No dobrze, że już je mam. No możesz ten mały sobie wziąć. Nie, to nie ma sensu, co ja będę z tym robić? Drabiny, tak jak mamy krzesełka, to tu masz drabiny. Bierzemy. A ile one kosztują? 5 dyszek równo. Okej. Dzisiaj pogramy. No. Na grę numer 2 odejdziemy od komputera i zagramy w nią na telefonie. Będziesz grał w grę mojego dzieciństwa, znaczy mojego dzieciństwa, mojego nastoletniego życia. Nie, nie w Timbermana, w Subway Surfa. O, lubię tą grę. Zainstalowałem przed chwilą tą grę i się okazało, że ona ma już 10 lat. I wtedy uświadomiłem sobie, jaki stary jestem, bo pamiętam, jak ona się zaczynała. Zbierasz tu monety. No tak, i każda moneta to złotówka? Tak. Raz zdobyłem 1000 monet. To może każda moneta to 10 groszy? Nie, 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 nie. Nie, no już ustalone, ustalone. To powodzenia.
Trochę tych monet jest, nie? No właśnie, teraz tak patrzę, że jest ich bardzo dużo. Ja sobie tak zagrałem jedną gierkę, ale nie grałem w to z 2-3 lata. I zebrałem 40 monet, to myślę, dobra moneta, złotówka. Ale coś czuję, że to był zły pomysł. Chłop, co se deskę odpalił w ogóle? Nie, no jeszcze magnes mu się trafił. Nie trafił, tylko go zdobyłem. No przecież masz 150 zł, 160 zł. I masz jakoś i śmieje perfidnie. O, dobra, stracił deskę. Ja pamiętam bardzo dobrze, po co jest deska. Ja tę grę grałem na każdej lekcji w gimnazjum. Serio? Nie róbcie tak, nie grajcie na lekcjach. Na przerwach tylko grałem, znaczy się. Na lekcjach koledzy grali, wiesz? Ci tacy niegrzeczni koledzy. Tak. Ja byłem zawsze grzeczny chłopiec. Już ci wierzę. Z tego, co mama mi opowiadała, było wręcz przeciwnie. Mama ci celowo takie historie opowiada. Nieprawdziwe. Okej, masz? Nie, no to już się nie liczy, nie możesz oglądać reklamy, żeby ten. Ile miałeś pieniędzy? Zdobyłem. 415. Jaki sklep? Ten, MediaMarkt. Idziemy do MediaMarktu? Tak. Dobrze, idziemy do sklepu. Jej! No jesteśmy, to będzie gruby wydatek. Co ty w ogóle kupisz za te 400 zł? 415 zł. Nie wiem. Na Switcha, co? Jeśli będzie. Tutaj powinny być. Chociaż mam grę Switcha, ale jeśli będzie jakaś ciekawa. Może będzie jakaś fajna właśnie. Może. Z czego szukasz? Etui. A, do telefonu? No. Nie będzie. Nie ma w ogóle do Xiaomi. Może Tetris? Co to? A, to jest to. Najpierw muszę zobaczyć wszystkie. O, to jest to! To jest świetne, tylko ciężko mi wybrać pomiędzy dwoma grami, a tym. No to weź tą i tą. Masz 340, zostanie ci 75 zł. Okay. Akurat na powerbanka. No, tylko nie wiem, czy mi jest potrzebny ten powerbank. Masz te opaski mam do pełno. Swojego. Mam pełno. A masz pełno kolorów? Ja mam żółty aktualnie i mam 3 zapasowe. Białe mogę by było dokupić. Do takiego aesthetic arta. Chcesz biały? No, na aesthetic arta. To masz. Dzięki. Tak? To masz band 6. No tak, tak. To masz jeszcze 4 dyszki. To chyba wszystko. No, nie chcesz jeszcze tych 4 dych wykorzystać? Niby na co? W sensie to nic nie ma jakby. Już więcej. To masz tutaj tam, nie? Co chcesz? No, to chcesz. Nie, ty, ja nic nie potrzebuję. Ja potrzebuję. Co? Baterie. Są za tobą. To ja potrzebuję te baterie. Te baterie. 40 zł dwie paczki kosztują. To idealnie. Okej. To dziękuję. Proszę bardzo. Wróciliśmy przed komputer i teraz odpalamy Minecrafta. Wiedziałem! I obawiam się... Każdy zabity mob? Nie, tak dobrze nie ma. W każdym razie Julek grał często, co za tym idzie, mogę się tu trochę spłukać. Teraz tak, wchodzimy na TNT Runa. Każda sekunda przetrwana na TNT Runie to jest 50 groszy dla ciebie. Dwie sekundy to złotówka. Naprawdę? Tak. Przecież to ja wygram zaraz. Okej, okay, zobaczymy. Dobra, zaczęło się. Ale jakoś nie się... Minęło już 7 sekund. 8 sekund. Pamiętaj, żeby patrzeć pod nogi, nie? Też tutaj pełne skupienie leci. Zero odzywania się. Znaczy ja się mogę odzywać, to mi nic nie zmieni. Masz coś takiego jak double jump też, nie? Serio? Tak, jak dwa razy klikniesz spację, to masz double jumpa. O! Tylko masz ich kilka w ciągu całej rundy. Byłeś minutę równo. Czyli wychodzi nam 60 sekund, czyli 30 to jest 30 zł. Na co wydasz swoje 30 zł? Pomóż mi, doradzaj mi. Ty wybrałeś smyk, jest jeszcze empik. Dobra, empik. Tak? Empik, no. No to empik. Idziemy do empiku. Empik, 30 zł. Wiesz, na co je wydasz? Nie. No to chodźmy coś znaleźć. A co znalazłem? Gamer at work. Co, chcesz coś takiego? Bo to tylko 12 zyla. No to masz jeszcze coś do tego dobrać. No. Jest nowa część. Ile kosztuje taka książka? Czekałem z oczekiwaniem na oczekiwaną oczekiwistość. Czekałeś na tą książkę? No. 5 dych kosztuje. Ale to jest książka, także mogę ci wziąć. Dziękuję. Dobry, roczek oddawaj. Dobra. Jesteśmy teraz na przeglądarce. Co? Ja już wiem, co to za gra, no bo co, jaka? Przeglądarkę, to wiadomo od razu. No to co, będziemy grać? Włączysz internet i gramy w dinozaura. Nieprawda. Nieprawda? Grałeś kiedyś może w Agario? Jest to taka kuleczka. A, agar.io. No, no Agario, no. Za moich czasów mówiło się Agario, a nie agar.io. Polega to na tym... A i tutaj zjadasz mniejsze kulki od ciebie. Tak, zjadasz mniejsze kulki od siebie i twoja kulka rośnie. Teraz jest taka nowa wersja trójwymiarowa, gdzie jesteś czarną dziurą, zjadasz budynki i innych graczy. Technologia idzie w górę, ja znam wersję podstawową. Jeden punkt to jest również 50 groszy. A jeden punkt co? Jeden punkt to jedna zjedzona kulka.
Ale zasuwą. No bo jesteś jeszcze malutki, nie? Ło, nie, było blisko. Prawie mnie zjadł. No byś miał dyszkę, to byśmy co najwyżej do żabki mogli skoczyć po batona. Też by było fajnie, ale wolę coś lepszego. Niam, 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 niam. Nie. Pamiętasz, że jak kończą się te, to tu jest gdzieś granica. No właśnie. O, no i cię zjadł. Ile masz punktów? 98, czyli 49 zł. Gdzie byś chciał się wybrać z taką gotówką? Chcę do kwiaciarni kupić Oli kwiaty. Okej, okay, spoko. To idziemy. Wysłaliśmy Olę do innego sklepu, a my idziemy... do kwiaciarni. Poproś panią o ładne kwiatki do 50 zł, co? Dobra. Dzień dobry. Poprosiłbym o ładne kwiaty za maks 50 zł. Jakiś bukiecik. No. Myślę, że Olcia się zdziwi. No tak się nie nosi kwiatów. No w dół. Pewno nie. Ty młody, Ola siedzi w aucie. Może dasz jej od razu, co? No. To rozwiń teraz. Wychodź do Olci. Jest Ola. Czekaj, będę trzymać się za plecami. Sprytnie. Siedzi w telefonie. To dla ciebie. Ojej, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ojej. Ale kochani jesteście, ty jesteś no. Kochany Jolcie, dziękuję bardzo. Pierwszy raz dostałam od Jolka kwiaty, piękne. Serio, nigdy nie dostałaś, nie? Żadnej okazji. Moja mama dostała od niego, twoja mama dostała od niego, a ja chyba nigdy. Może i no to tu zrobimy to samo, co zrobiliśmy z Olą. Fall Guys! Odpalamy Fall Guysa. W Fall Guysie za wygraną możesz zdobyć 500 zł. A każda pozycja dalej od wygranej to jest minus 10 zł. 10 miejsce to 400. 20 to 300, 30 to 200, no 40 dobra, 100 dobra, i tak dalej. Obliczymy. Jestem na rogu, gdzie ja jestem, gdzie? A tu, tu, tu. Ej, ale dużo osób gra dalej w tą grę, o dziwo. No ci powiem, że tutaj to jest tak. Jest! Udało się. Udało się. Czyli jesteś już top 40, czyli stówkę masz pewną. Będę mógł spychać innych. Albo inni mogą spychać ciebie. No to też jest takie... Co ma być? Arbus, arbus! Nie, musisz pamiętać co... Pamiętać jak, banan, gdzie jest jaki owoc. Aha! Arbus tu jest mango. Arbus, mango, coś. Arbus, mango. Arbus, no mango. I teraz cię wyświetli na ekranie. Arbus, to tutaj. To oni stoją na mango przecie. Łatwo. Okej, okay, przeszedłeś. Zobaczmy to ile jest. 35, czyli 150 zł masz pewne. O, fajnie. A to... Dobra, nie wiem co to, nie wiem totalnie co tu się robi w ogóle. Pierwszy raz widzę tą rundę. Musisz uciekać. Muszę zbierać. A, bąbelki musisz zbierać chyba. Bąble, bąbel! No i niestety. Zobaczmy, który spadniesz. 28 albo 29 spadłeś. No to liczmy, że 28. 50 minus 28 to jest 220. 220 zł masz. Wybieraj. Jaki sklep? Niech będzie VR. Okej. Okay. Czyli idziemy no. Na VR-a kupić. Tak. Kupiliśmy gry na VR-a, tylko nie wiedzieliśmy, jak nagrać z niego obraz. W każdym razie, jak widzicie, Julek gra i jest zajarany. Ostatnia gra. Za jeden punkt możesz zdobyć aż 10 zł. Wall Kickers. Co? Grałeś tą grę, czy nie? Kopanie ścian? Bo, a tak mogę, jakby. A mogę jedną rundkę tak na rozgrzewkę? Jedną na rozgrzewkę. Proszę bardzo. A jak dobrze ci idzie? Ja pierwszy raz jak zagrałem w tą grę, to miałem 7 punktów i nie mogłem wyjść powyżej 10. Ale to jest jakby co runda próbna, nie? No, no, no. 21, czyli z rundy próbnej miałbyś 210 zł. Także ale dawaj. To będzie łatwe. Chwila, to już nie jest próba. O nie! Mogę jeszcze raz wrócić. Cztery punkty były, 40 słów. No, nie. Nie, no dobra, no masz jeszcze raz, no. 20, czyli równo 200 zł. Gdzie idziemy? RTV Euro AGD. Dobrze. Tu masz 200. Co chcesz, Julek? Nie wiem. Mówiłeś o kablu długim. Ale takim mega, mega długim. No to zobaczmy, czy jest taki. A będzie coś takiego wtedy? No. Proszę. Dziękuję. 4 dyszki to kosztuje, czyli masz jeszcze 160 zł. Okej. Okay. Chodziliśmy dość długo po RTV AGD i nic ciekawego nie znaleźliśmy. Dlatego do kabla dobraliśmy tylko kartę pamięci. Wyszło to mniej niż 200 zł. Aczkolwiek w przyszłości, jak Julek do mnie przyjedzie, to coś mu po prostu za resztę budżetu kupię. To by było
na tyle. Mam nadzieję, że film z Jurkiem wam się podobał. My idziemy oglądać Heiliga, który właśnie leci w tle. I zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej filmów właśnie z Julianem. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. Dosłownie jak tatusiek. Serio? Wpadajcie na nasze Instagramy, na kanał Oli jeszcze. Trzymajcie się, pa pa. Cześć! Cześć.